Hej! Cześć, mam ludzie, z tej strony Kapio i witam was bardzo serdecznie w takim niecodziennym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj poruszymy temat ważny, ponieważ chciałbym z wami poruszyć temat tej gry, która jest za mną na tym skinie. kolokwialnie mówiąc, IFC24. No, słuchajcie, mmm, możecie to potraktować w sumie jako taką wersję, nie wiem, vloga, podcastu, jakkolwiek. Możecie to zapuścić puścić w gr grę... W tle, przepraszam, pograć sobie, czy cokolwiek. No Bo po prostu tutaj chcę powiedzieć o tym, yy, dlaczego EAFC jest aktualnie według mnie yy, najgorszą odsłoną porównywalnie najgorszą do tego, co mieliśmy w FIFA 20 i FIFA 21, bo to wydaje się naprawdę, że niestety, pomimo tego, że FIFA 20 była wydana 4 lata temu, to mamy powtórkę z rozrywki. Ogólnie, jakbyście chcieli więcej takich materiałów, takich właśnie luźnych vlogów, czy przemyśleń na temat jakiejś konkretnej gry, czy sytuacji, pamiętajcie klasycznie, żeby zostawić subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby takich, żebym widział po prostu, że jest zainteresowanie takimi typem materiałami. Więc przechodząc do głównego meritum odcinka, EFC24. No, według mnie. Na razie wiem, że wyszedł jeden tytuł spod szyldu tej, tej nazwy, ale już mogę stwierdzić, że to był najgorszy ten tytuł. I wydaje mi się, że gorzej być nie może. Bo naprawdę IAFC24 to jest bardzo, ale to bardzo zły, nieszczęśliwy przypadek. Um... Taki naprawdę nieszczęśliwy przypadek, ponieważ nie za bardzo wiem o co chodzi w tej grze. Teoretycznie zawsze z yy, FIFA było tak, że w miarę rozwoju gry to tam stawałem się ciut lepszy, poprawiałem swoje wyniki, ale w pewnym momencie po prostu jak osiadłem na pewnym poziomie, typu wiedziałem, że już na przykład wiem, w grudniu czy w styczniu yy, nie będę w stanie wygrać więcej niż tych 11 meczów, to zazwyczaj skupiłem się na tych 11 meczach. I po prostu udawało mi Znaczy 11, przepraszam, 11 winach od momentu nowego, wydawania nowego Foot Champions, oczywiście na 11 winach i po prostu udawało mi się to 11 winów osiągać. Czasami z większymi, czasami mniejszymi problemami, to naprawdę zależało od gameplayu i od rozgrywki, ale faktycznie te 11 winów udało mi się osiągać. Natomiast w EAFC 24 zauważyłem pewien fenomen, że nie mogłem grać tak jak grałem dotychczas w FIFA 22 czy FIFA 23 chociażby, bo chcę też porównywać te dwa tytuły, że po prostu jak mam jakiś fundament tego składu i ulepszam ten skład o pojedyncze elementy, to mimo wszystko dalej jestem w stanie wygrywać te 11 winów, bo tak jak powiedziałem, ja nie przeskoczę tego poziomu. Ja rzadko kiedy wbijam 14 winów, rzadko kiedy wbijam, znaczy nigdy nie wbijam nawet 16 winów, nawet nigdy nie próbowałem wbijać tych 16 winów. No nie wiem, 3-4 razy może mi się w mojej historii udało wbić tam te 14 winów i tak dalej. Ehm, więc tak, ale no dawało mi to jakąś radość z tą gry, bo po prostu siadałem sobie, grałem kwalifikacje, odbierałem nagrody i taki to był cykl. Nie zawsze też grałem nie w każdy Foot Champions, bo faktycznie się nie opłacało, ale no, mm, no rzeczywiście te 11 wygranych tutaj zdobywałem. W EFC zauważyłem, że im dalej w las to szło, tym ja się stawałem yy, gorszy. Z wbiciem 11 wygranych ja miałem problem i na ostatnie 4 Foot Champions, chyba co grałem, wydaje mi się, że wbiłem 11 zwycięstw raz. Z czego po tych 11 zwycięstwach musiałem sobie zrobić 2 tygodnie przerwy, bo kurwa, byłem zniszczony psychicznie, co tam się odwaliło w tym gameplayu. Wróciłem po tych dwóch tygodniach, zaczynam sobie grać pięknie w Division Rivals, kwalifikacje idą mi gładko, tam chyba jedne kwalifikacje nawet miałem 6-0, kurde, no idealnie wszystko idzie, nie? Po czym przychodzi Food Champions i ja kończę z bilansem 10-10, 9-11. I nie wiem, co się stało. To było na przestrzeni tego samego weekendu, nie? Bo kwalifikacje, znaczy tego samego tygodnia, bo w kwalifikacji zazwyczaj gram sobie w środę czy w czwartki, a właśnie sobota, niedziela poświęcam sobie na fut Champions. I ja po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem. Grałem metaformacjami, grałem swoimi formacjami. No po prostu czasami czułem, że... No nic się nie daje, no nic się to nie, nie, nie zmienia. Nieważne, czy grał, to i tak nie rozwijałem się, a praktycznie stanąłem w rozwoju i się nawet cofałem w pewnym momencie, do czego za chwilę dojdę. Cofałem się w rozwoju, jeżeli chodzi o granie w tą grę. I po prostu tak się zastanawiałem, od czego to zależy. I według mnie jest jeden taki czynnik. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu to, ten twór, który. Ojoj, ten twór który nazywamy grą piłkarską, powiedzmy realistyczną grą piłkarską, jak dla mnie, w porównaniu do poprzednich dwóch edycji FIFA 22 i FIFA 23, jest niestabilny gameplayowo. To znaczy, że y, są mega różnice w gameplayu w pewnym momencie, bo ja zazwyczaj rozgrywam swoje Foot Champions czy, czy Division Rivas. Ja w ogóle odnoszę się do Food Champions, bo to jest najbardziej popularny tryb tam się najwięcej. W sumie też gra i najwięcej graczy, chyba tak mi się wydaje, w to gra. Także dlatego odnoszę się do tego bezpośrednio, no bo to spowodowało, że dla mnie IAFC jest po prostu fatalne. w zasadzie, jak to może być, że ja siadząc, siadając do kwalifikacji, prowadząc sobie w kwalifikacjach mając bilans 6-0, wchodzę na pewniaka do Foot Champions i męczę się, żeby mieć 11 winów. I to nie było takie męczenie się, że ja przegrywałem te mecze. Jedną bramką, czy coś mi nie siadło, czy miałem pecha. Nie, absolutnie nie. Mi gra totalnie nie siedziała, nieważne. Ja mogłem przez trzy tygodnie grać w formacjach Załóżmy 4-3-2-1 w Division Rival'a. W poprzednich Foot Champions szło mi zajebiście, albo w ogóle uczyłem się tej formacji, tak? Po czym przychodziło jedno Foot Champions i po prostu to siadało: no już nie działała ani ta formacja, ani ta formacja, ani kurwa żadna inna formacja, którą grałem. No po prostu nie rozumiałem, ja jestem tym tytułem zmęczony, ale to też mm, za chwilkę rozwinę. Bo najpierw chcę ponarzekać sobie na Foot Champions, i właśnie, i co spowodowało? Jaka sytuacja spowodowała, że właśnie Food Champions stwierdziłem, że gameplay po prostu się zmienia w sensie, jest bardzo niestabilny? To był weekend z Totsami Premier League. Ja sobie specjalnie robiłem przerwę, nie robiłem przed Totsami Food Champions, bo chciałem odpocząć, bo grałem dwa tygodnie wcześniej przed tymi Totsami i miałem właśnie to ledwo 9.11. No ale dobra, wróciłem sobie do, do FIFA, pograłem sobie na spokojnie Division Rivals, zagrałem tam, nie wiem, 10 spotkań, czy tam czy tam ileś, miałem te 8 winów, zagrałem sobie i okej, okay, dwa mecze tylko w sumie przez to przegrałem, bo miałem te 8 wygranych, to pamiętam, to zrobiłem tylko dwie porażki też na własne życzenie, bo tak w głupio faktycznie traciłem. No ale dobra, przychodzi czas kwalifikacji i uwaga, to była różnica, kiedy ja skończyłem grać w Division Rivals, to była różnica może jednego bądź dwóch dni, tak jakoś było. I w pewnym momencie ja siadam do kwalifikacji i kwalifikacje skończyłem... Ten jeden dzień, właśnie po zagraniu Division Rebels, jak już sobie wbijem rangę i tam ligę wyższą, to po tych ośmiu wygranych, to w kwalifikacjach, żeby nie skłamać, miałem bilans 1-4. Nagle, po prostu, usiadłem o 21 i nagle w, w przeciągu, nie wiem, dwóch czy trzech godzin, yy, ja, przestałem ja przestałem umieć grać w tą grę. W sensie jakby nie wiem co się a stało, zbudowałem sobie nowy składik. wcześniej właśnie, co testowałem division, testowałem nową metaformację, grało mi się fajnie, yy, bardzo lubiłem tę metaformację, bo było dużo opcji ale w pewnym momencie, po tych dwóch, trzech godzinach pff, no to jakby mój skill, wiecie co, mój, mój skill po prostu wyparował, on, on po prostu poszedł, poszedł się walić, to, to, nie było go i yy, nie, nie, nie rozumiem dlaczego była taka różnica i to było jedno z gorszych doświadczeń w kwalifikacjach, bo nie ten mecz, kurwa, skończył się wynikiem 9-7 przegrałem 9-7, rozumiecie, to z gościem, męczyłem się, on się ze mną męczył, ja się z nim męczyłem, jedni i drudzy jakby graliśmy w miarę dobrze na początku, w pierwszej połowie w obronie, ale potem ta obrona się rozjeżdżała i się zakończyło 9-7 i to jeszcze po dogrywce, kuba, no nie rozumiem, ale dobra, ostatecznie kwalifikacji przebrnąłem, miałem te cztery winy, to już na następny dzień sobie zrobiłem, no i okej, okay, mówię, dobra, jestem zmęczony, weekend trochę miałem zajęty, ale mówię, no dobra, zagram sobie w poniedziałek, jest przedłużony full champion do środy, mówię, mam czas, no, i tak miałem czas i w sensie tak mi bardzo dobrze szło w cudzysłowie, że skończyłem weekend sami Premier League z bilansem 2 do 6. Kurwa, nie wiem. Dla mnie to był fenomen. Ja w przeciągu kilkudziesięciu godzin przestałem umieć grać w tę grę. Ja nie wiem, co się stało. Miałem formację, którą sprawdzałem, którą polecali pro playerzy. Miałem wytyczne identyczne. No, wszystko zrobione tak żeby to jakoś śmigało, i to śmigało, śmigało w Division Rivals, więc ja się pytam, dlaczego grając w Division Rivals, ja wiem, że może tam poziom jest niższy, może są gorsi gracze, nie, nie obchodzi mnie to. Dlaczego w Division Rivals, jak grałem, nie miałem praktycznie żadnego opóźnienia, wbijałem sobie te 8 minów bez problemu, ludzie rage quitowali, wygrywałem po 5-0, po chyba nawet jeden mecz tak wygrałem, czy nawet 6-0, bo go się już poddał, no, wygrywałem te mecze dosyć wysoko, gładko, a przyszło do Foot Champions. Przeciągu no kilkudziesięciu godzin, no jest różnica dramatyczna w gameplay. No kurwa, jak tak może być? No, jak tak może być, że w jednym trybie yy, gram sobie w porządku, normalnie, wszystko idzie płynnie, wszystko idzie gładko, chodzę do drugiego trybu ja przestaję umieć grać. Moja umiejętność grania w tą grę kurwa wyparowała. Nie rozumiem tego i według mnie dlatego JFC jest takim najgorszym. Najgorszym ściekiem pod tym względem, ale to jest tylko moja jakby moja opinia. Ym, bardzo nie poczytam Wasze opinie w komentarzach. Piszcie śmiało, bo ja jestem ciekaw, czy to tylko ja tak miałem, czy taki mi się nie wiem, zły tydzień z wód Champion strafił, że, że nagle przestałem mieć grać, czy też ktoś tak miał? Czy ogólnie macie coś takiego, że jak gracie w jeden tryb, jest wszystko w porządku, a nagle wchodzicie do innego i już jest dramatyczna różnica w gameplayu? bo ja nie, nie, nie czaję. FIFA 22 i FIFA 23 też było coś takiego, że w pewne dni grało się lepiej, w niektóre y, gorzej wiadomo. I ja też miałem takie momenty, że nie wbijałem też regularnie 11 minut, bo po prostu y, gameplay był no, no słaby, no był po prostu słaby gameplay. I ja to rozumiem, że takie coś się zdarza, bo to nie tylko mi się zdarza, ale to się zdarza też innym content creatorom, y, prograczom też się tak zdarza, że może być gorszy, że oni bardziej mają takie. Y, Normalne podejście, w sensie oni nie denerwują się tak tymi porażkami, oni naprawdę wiedzą, jak grać w tę grę, i to najbardziej rozumiem, ale pamiętam, że były takie weekendy, że nawet patrzyłem gdzieś na, na YouTubie mi wyskakiwały powiadomienia, że u dwóch czy trzech twórców, których obserwuję, no po prostu było tak, że to był najgorszy weekend w Champions, bo po prostu serwery nie dojeżdżały i to wszyscy mówili zgodnie, jak jeden mąż, że był problem z serwerami. Niektórzy faktycznie, jak wbijali regularnie 14-6, to wbili 11, na przykład 9 z cywinią, więc wtedy to nie tylko ja się pogarszam, ale... Fakt jest taki, że nawet jak sobie zrobiłem tydzień przerwy od Champions i faktycznie byłem zmęczony, nie grałem, ja wróciłem po dwóch tygodniach w Champions i robiłem tą samą mantrę. Grałem Division Rivals, rozegrałem sobie parę meczy w kwalifikacjach i żyło wszystko gładko i ja wracałem do tego swojego poziomu, więc to nie, to, nie, to nie było tak, że nagle gameplay się zmieniał. Ja po prostu musiałem trochę ochłonąć, trochę odpocząć, odrzucić tą grę na chwilę, gdzieś tam wiadomo trochę może poprzestawiać formację i tak dalej, powymieniać trochę zawodników i ja wracałem do tego swojego poziomu. Tu absolutnie nie, nie jestem w stanie wrócić do tego poziomu, co grałem. Ja, jak może znajdę zdjęcie, bo gdzieś to mam zapisane na telefonie, że yy, ja w pewnym momencie w EA FC24 miałem bilans 11.3. Ja to doskonale pamiętam. I nie pamiętam, czy już właśnie wtedy wbiłem 14 winów, czy nie. Chyba było blisko, ale możliwe, że ostatni mecz przegrałem, ale to nie ma znaczenia. Dlaczego grając? Bo kilka miesięcy temu to jakoś nie wiem, był październik. Zresztą ja wam wrzucę, jak będzie z datą, to wam to wrzucę. No jakim cudem. Kilka miesięcy wcześniej potrafiłem wbić 11.3 i w miarę regularnie wbijać te 11 winów, kiedy nawet mi nie szło, ale w, nie wiem, włączałem w niedzielę wieczorem i wszystko szło gładko, do momentu, kiedy w teorii ulepszyłem swój skład, e, zmieniłem na metaformację tak jak powinno być i ja nie potrafię wrócić do poziomu 11.9, czy w ogóle 11 winów. To jest dla mnie po prostu... Coś nieprawdopodobnego. Nigdy się nie spotkałem w żadnej Fifie z taką różnicą, nie wiem, grania, gameplayu, że nagle nic kurwa nie siada, że nie potrafię wrócić do pewnego poziomu. No bo dla mnie to jest też trochę cyrk, że mogę grać tak, a przychodzi do czego i kurwa ja przestają mi grać. Dla mnie to jest w ogóle fenomen, ale żeby nie było, żeby tylko na, ee, na Ultimate Team, znaczy w sumie głównie na Ultimate Team, no bo to jest jeden z głównych trybów. E, no ale właśnie. Mm... To omówiłem o różnicy gameplayu. Teraz sobie przejdźmy na chwilę do trybu kariery, bo w Altimate Team też zrobię sobie osobną jeszcze sekcję, bo to też jest warte według mnie poruszenia. Tryb kariery menadżera. No, od FIFA 21, znaczy w sumie FIFA 20, nie, nie, nie kiedy się pojawił losowa akcja, FIFA 22, 23 nieważne, ale od FIFA 21, od kiedy wprowadzili te szybkie symulacje i tak dalej, to tryb kariery kurwa stoi w miejscu. I ja wiem, że my to mówimy. My to mówimy zawsze, my to powtarzamy co roku, że ten tryb kariery się nie zmienia, ale faktycznie ten tryb kariery się nie zmienia, no w sensie jakby nie mówię, że nie, czerp nie czerpię przyjemności, tak jak gram parmą, ale widzicie, że odcinków też jest zmieni, bo ja po prostu nie mogę zabrać się i usiąść do tego trybu kariery, no, no nie wiem, no on jest po prostu no nudny, no nie wiem, no tam się już też nic kuźwa nie dzieje, no można rozszerzać sobie to modami, można. Rozbudowywać sobie, można sobie tworzyć historię, ale no kurde, no podstawowy tryb też powinien coś dawać od siebie, tak? Ale od FIFA 21 mamy praktycznie ciągle ten sam system rozwoju, mamy ten sam system rozwoju piłkarzy, który jest beznadziejny, bo nie mogę sobie rozwinąć swojej młodej gwiazdy na szybko tyle, ile bym chciał, bo muszę grać te treningi. A kto normalny a gra treningi, wieje w ogóle w FIFA, w trybie kariery, no to to jedna sprawa. Druga sprawa, jakby w ogóle tak. Tak, tryb kariery, no tam nie mówię, że ma się coś dziać, nie mówię, żeby coś nie, ale były takie jakieś faktyczne nowości, które wam coś dają, bo tak samo jak mamy te, te taktyki, no to niby miało nam pomóc, że mamy o taktyki, a tak naprawdę ja jadę na zrównoważonych opcjach. Nie, nie staram się żadnych game pressing, tak z krydłami czy coś, gram na zrównoważonych opcjach i jestem w Lizy Mistrzów, kurwa, Parmą w trzecim sezonie. No to, to w ogóle nie ma dla mnie wpływu na to, jak gra drużyna, jak się sprawuje. No może przez to, że ja nią steruję, nie wiem, jakby to ciągle na symulację wychodziło, bo tam jednak więcej gram niż symuluję. No ale wiecie o co chodzi? To powinno mieć teoretycznie. Ta, ta taktyka gry powinna mieć przełożenie na naszą drużynę, a tego nie ma, no przynajmniej ja tego nie odczułem, bo na zrównoważonym potrafię wygrywać ważne mecze, potrafię wygrywać mecze w Lidze Mistrzów, no nie wiem, może jakbym faktycznie robił tylko symulację, to by coś zadziałało, no nie, 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 nie wiem, w ogóle też to te ustawianie treningów, gdzie całą ławkę sobie ustawiam tylko na skupienie na, na formie, potem, no to chociaż to jest plus, bo to chociaż pomaga rozwinąć z tych zawodników. Ale, no, jakby te taktyki nie pomagają, ja nie wymieniłem żadnego tego menadżera, czy tego trenera, czy jakkolwiek się to nazywa, od początku tego trybu kariery, a to, to chyba nie o to chodzi, nie? No, także tryb kariery jest po prostu też cienki, słaby. Eee, karierę parmą pewnie dokończę. No bo, no, bo chociaż tą jedną karierę wypadałoby dokończyć. Ale jak ja patrzę, że faktycznie od FIFA 21 tam się nic rzeczywiście nie zmienia, bo gdzieś tam można powiedzieć, że przez te 18, 19 czy 20, no coś tam się zmieniało jednak. I nie wiem dlaczego, ale u mnie pik faktycznie kariery był w FIFA 20. Może dlatego, że Ultimate Team był beznadziejny i się skupiłem na trybie kariery. On był głupi, on był nierealistyczny, ale z drugiej strony zajebiście mi się rozwijało tych młodych piłkarzy. Teraz y, ja mam jednego, może dwóch młodych piłkarzy, no trochę może więcej, bo trochę tam więcej działa przez to jednak y, skupienie się na kondycji. No ale wcześniej było tak, że nie rozwijałem w ogóle młodych zawodników z akademii, co miałem i musiałem kupować y, albo regeny, albo cokolwiek. Ciężko było to wytrenować. W FIFA 21 jak trenowało się przez ten stary system treningów bardzo, bardzo szybko i bardzo przyjemnie się to robiło. No, ale naprawdę, no, ja liczę po prostu na VEFC 25, na to, że będą jakieś zmiany w trybie kariery. Odcinek też o tym zrobię, bo sobie te, które myślałem, co bym chciał osobiście ja sam e, zobaczyć w trybie kariery, i też jestem ciekaw waszych e, propozycji. Możecie też pisać w komentarzu, może zastosuję. Jak będzie, może zróbmy tak. Najciekawszy pomysł zmiany trybu kariery wrzucę do materiału, właśnie o tym, co chcielibyśmy zobaczyć w trybie kariery EAFC 25 Dobrze, i kończąc teraz wątek Ultimate Team, bo teraz jak przeskoczyliśmy z Food Champions, z gameplayu, tryb kariery, no to teraz do samego trybu Ultimate Team. Według mnie tryb Ultimate Team absolutnie stracił jakikolwiek sens. Patrząc na to, ile jest kurwa, eventów, w sensie co tydzień jest jakiś event, co tydzień są jakieś kolorowe karty, które są ocenione na dziewięć, no, no, jakby ja nie ukrywam, że ja jestem nostalgicznym mm, typem. Ja bardzo lubię cofać się do, do czasów, kiedy było wszystko prostsze, ale jak sobie tak przypomnę, że na TikToku też e, pewien użytkownik właśnie tak wrzucił i podsumował, ile było, e, możecie zgadywać, e, możecie też zgadywać, ile było łącznie. Promocji, eventów w FIFA 14 bądź FIFA 15, pomijając Team of the Week, tam w pewnym, e, wydaje mi się, że przy FIFA 14, w FIFA 15 nawet nie było łącznie 10 eventów. A może był, mo, mam, dobrze, powiedzmy maksymalnie, że było 10 eventów, bo tam było e, Team of the Year, jak był e, Puchar Narodów Afryki w FIFA 15, to były MOTMy, to była też specjalna drużyna, no ale były Toty, Totsy powiedzmy te motmy, wtedy nawet jeszcze nie było Ligi Mistrzów, żeby nagrody tam wrzucać, dawać, to tak było, nie było tego, no, no faktycznie tych eventów było bardzo mało, Futis było, ale to dopiero fifi 15, fifi 14 tego nie było, dopiero Winter Refresh też były, były takie eventy, no może powiedzmy, że maksymalnie łącznie 10 eventów takich innych niż związane z Team of the Week było. Mi się nawet wydaje, że to było mniej. Mniejsza, mniejsza o to. Po prostu wtedy FIFA, od FIFA 14, od no sumie od FIFA 12 do FIFA 16 powiedzmy, o 17 było takiej więcej tych randomowych eventów, ale jeszcze tam się coś pojawiało. Faktycznie tam Ultimate Team był zbudowany wokół rzeczywistego futbolu. W sensie jedynym, co tygodniowym eventem było Team of the Week. I fajnie. I bo to było wyróżnienie zawodników, którzy zagrali bardzo dobrze w danym meczu, w danym spotkaniu. A teraz macie co tydzień event jakiś Golazo, chuj wie o co o tym chodzi, Winter Refresh, gdzie Jaszynem grasz na środkowej obronie, zajebiście, w ogóle bardzo to było potrzebne w tamtym okresie. W tym momencie nawet znaczenie tracą karty Toty, przez to, że może nie, że damska drużyna była dodana, ale w ogóle kontrowersje wokół tego eventu, jak on był źle rozgrany, jak on, był, jak on w ogóle fatalnie wyszedł, to był najgorszy event Toty, odkąd pamiętam, a gram w tę grę 10 lat, to był faktycznie najgorszy event Toty. Ogólnie jakieś zdupy, totalnie dynastie, nie dynastie, fa no fantazy, no może, no ok, no niektóre. Nie mówię, że wszystkie te eventy są złe, absolutnie tak nie twierdzę, natomiast y, większość jest bezużytecznych, bo one po tygodniu już tracą swoją ważność, nikogo to nie obchodzi i nie, nie, nie wiadomo, jaki jest zamysł. No, no, ludzie, no nie może być tak, że my co tydzień dostajemy jakiś zdupy content, y, który jest bezużyteczny w następnym tygodniu. To się, to, to się kurwa kłóci za sobą, tak? Zobaczysz, już, że już nawet Team of the Week jest totalnie wywalony gdzieś na, na, na zbity pysk. Bo, no, to, to już nie ma znaczenia, bo przecież co, co ci obchodzi jakiś inform na 89? W FIFA 14 trafiliś informu na 81 i kurwa skakajesz po całym pokoju. Był beznadziejny, nie użyłeś go, ale sprzedajesz go za 14 tysięcy i mogłeś sobie, Ło Jezu, jak, jaki mogłeś skład sobie ulepszyć? No ludzie świnci. Jak ja faktycznie przejeżdżałem kiedyś, bo szukałem, e, kart i tak szykałeś sobie, patrzyłem ile jest tych eventów, ile to przechodzi. Kurwa. No, ile tego może być? Faktycznie, jak ktoś regularnie w tym nie siedzi, to się idzie pogubić. Ja nie wiem, ile w tym momencie jest eventów, może sobie sprawdzę po odcinku. Jest tych eventów od cholery, i trzy czwarte tego eventu jest bezużyteczne, więc po cholerę robić takie eventy, niż na przykład zrobić jeden większy event na miesiąc, na trzy na tygodnie nawet. Niech tygodniowy we, Team of the Week będzie, e, Team of the Week będzie, a takie większe eventy nie wiem, jak to, chociażby tego Golazo czy Winter Refresh, Niech po prostu pojawiają się później. A nie, że my dostajemy już ikony, niektóre ocenione bardzo wysoko. Od cholery masz tych ikon, tych kart masz w ogóle od, od czapy. E, rynek transferowy w ogóle jest martwy, bo już teoretycznie nie kupujesz te karty, tylko trafiasz je, je w paczkach. Więc niedługo rynek transferowy pewnie też zniknie, bo już jak trafiasz wszystko. Wszystko w paczkach, no to, to po cholery nie, transferowy? No właśnie, a jeszcze te paczki. Kurwa, paczki za 750 tysięcy. Jej, ja nigdy nie pomyślałem, że Wy jesteście taką chciwą firmą, żeby aż tyle pieniędzy wołać od graczy. Brawo, brawo, jesteście, jesteście niesamowici pod tym względem, nie? To, jak znaczenie paczek upadło podczas premiery iafc 24 Ja już pamiętam, że w Fifa 23 dużo ludzi się przypieprzało o to, bo już były paczki za 250 tysięcy, chyba za 400 tysięcy też było. No, ale EA pokazuje, że może być jeszcze bardziej chciwe, tak? I otwierają paczuszki i macie paczuszki takie za skromne 750 tysięcy monet, albo 4500 Fifa Pointsów. Otwierajcie, nie? Faktycznie. Wydajcie te pieniądze, ciężko zarobione, nie? No ja pierdolę. O Boże, ja pamiętam, znowu będę się zadał do nostalgii, jakim pięknym czasem było, jak dostawałeś, jak były paczki w sklepie za 100 tysięcy. I one były dwie w sklepie, na przykład na całe eventoty dostawałeś dwie paczki za 100 tysięcy i ludzie to otwierali, bo mieli to w dupie, czy coś trafią, czy nie, bo to, był, bo to była zajebista zabawa. A teraz masz nawet, żeby jeszcze, żeby wiedzieć co, te paczki... Żeby one jeszcze w jakikolwiek sposób z, ten. Zwracały się te monety. Nie, bo masz wszystko kurwa, niewymienne. Tego nawet nie sprzedasz. Tego nawet na tym nie zarobisz. Nawet jak masz beznadziejny foder. Dostajesz trzy ikony, które mógłbyś sprzedać za łączną wartość pół miliona, żebyś coś odzyskał. Nie sprzedaż! Nie sprzedasz, bo to jest niewymienne! Po cholerę ci to! Po co chcesz sprzedać? Po co chcesz zarabiać, Dobrze się bawić? Uuu, ale mnie teraz kurwa. o wszystko. No i tak wracając, jak jesteśmy w temacie paczek, ogólnie nagród, Food Champions w tym roku, to już powiedziałem gameplayowo, że jest najgorsze, ale po względzie na nagród jest jeszcze gorzej. W sensie, ja nie ukrywam, że jak usłyszałem, że znikają czerwone piki za drużynę tygodnia, ja uznałem to w sumie za, za dobry znak, bo nie byłem fanem Team of the Week, bo czasami faktycznie jak się nie trafiało tych kart eventowych, to to faktycznie nie opłacało się grać tego Food Champions, bo się rzadko kiedy trafiało się najlepszego informa, nie? To, to była szansa rzadka. No ale jak usłyszałem, że znikają czerwone piki za, za Foot Champions, to znaczy za, m, przepraszam, za Team of the Week, to ja myślałem, że w końcu jej pójdzie po rozum do głowy i skoro napierdalamy już kontentem tydzień po tygodniu, to po prostu zrobimy czerwone piki z obecnego eventu, co jest. I możemy na przykład wymieszać to z Team of the Weekiem. nie Nieważne. Nie Chociaż jak usunęli, to już tylko niech z tego eventu co będzie. No ale jej nie. Jej w ogóle wyjebało czerwone piki. Zostawiły, zostawili nam e, piki ocenione na 84, z których czasami trafienie, kurwa, karty 87 graniczy z cudem, bo ja widziałem e, gościa, który miał 3 piki 84+, plus i trafił 3 karty 84. Także fantastycznie EA. E, wartość paczek 100 tysięcy 125 tysięcy jest gówno warta w tym momencie, skoro w sklepie masz za 750 tysięcy i możesz trafić sobie ikonę i nawet nią pograć, a tam nie masz nawet gwarancji trafienia karty specjalnej, no potem się wy, potem poszli po rozumowo podali tam paczkę mieszanej kampanii z danych tych, ale no to, to nie było to samo, bo i tak trafiałeś kartę 85, więc jaki był sens grania w Food Champions w tym roku? Szczerze nie wiem. Bo, pomimo że trafiłem jakiegoś fode, foder i tak dalej, ja i tak nie wykorzystywałem tego w SBC, ale ja nie czułem potrzeby faktycznie grindowania. Jak się udawało 11 minut, to ok, ale ja nie czułem w ogóle jakiejkolwiek nagrody, którą dostawałem za to. Bo kiedyś dostanie paczki za 125 tysięcy za Foot Champions to było naprawdę coś, bo można było sobie coś trafić, ale patrzę na to, co mamy w sklepie, to jest w ogóle śmiech. W ogóle dla mnie to też jest fenomenalne, dlaczego oni po FIFA 18. 18 czy 19, nie pamiętam w kiedy. Jak były te miesięczne nagrody, według mnie to był jeden z najlepszych systemów, dlatego ludzie tak często grali w FIFA 17, Foot Champions, dlatego w ogóle wydaje mi się, że dużo ludzi miało bardzo dużo rozgranych meczów. Zresztą pamiętam YouTube'a z tamtego okresu, to tam naprawdę dużo ludzi grało Foot Champions, grało i na, na streamach, na odcinkach. Bo dostawało się nagrody miesięczne i na przykład, jak byłeś zajebistym graczem, to EA cię wynagradzało. W ogóle pamiętacie jeszcze za to, jak EA was wynagradzało, za to, że jesteście dobrym graczem? To były czasy, nie? Teraz to tylko wiecie dajcie nam hajsik, nie? Mm. I pamiętam, że w tych miesięcznych nagrodach, jak się wbiło za elitę, nawet trzy miesięczną, i się regularnie wbiła elity. To, był, kurwa, wiecie, to był naprawdę poziom, to mieliś czasu na dzielni, taki mordo, to na przykład dostawało się ikonę. Którą, nie wiem, czy mogłeś sprzedać, czy ona była niewymienna, ale mimo wszystko, w paczce dostawałeś poza tam 40 informami, dostawałeś jeszcze na przykład ikonę. I, I dla mnie to jest jakby ok, bo mogę trafić. Można było trafić oczywiście chujową ikonę, to nigdy nie było gwarancji, że się trafiło dobrą ikonę. Czy tam legendę jeszcze wtedy? No ale dostawałeś tą legendę za, za to, że poświęciłeś swój czas, że grałeś wtedy oczywiście. Trafienie legendy to też jakby w paczce graniczyło z cudem, tak? Teraz tą paczkę z SBC masz i trafisz blejaką ikonę również. Ale faktycznie zagrę, że chociaż dostawałeś taką ikonę ocenioną, nie wiem, na 80 parę, 88, 89, to mogłeś się poczuć. Mm, Usatysfakcjonowane, bo i jej cię wynagrodziło za to, że jesteś bardzo dobrym graczem i 40 informów, które potem mogłeś sobie przepalić w SBC, mogłeś grać tymi informami. Zresztą wtedy, jak trafiłeś 40 informów z tej drużyny tygodnia, z całego miesiąca, co była, to miałeś szansę trafić naprawdę zajebiste karty, no bo na 40 kart trafić same chujowe, to naprawdę rzadko się zdarzało. Tam zdarzało się, że ktoś trafił jakiegoś, Sonaldo na przykład z Team of the Week, jakiegoś, nie wiem, no Marsja chyba nie miał informa, ale mniejsza. ale wiecie, jakiegoś zajebistego meta gracza, którym sobie grali do końca gry i pykali. I to była ta ich nagroda. Tu nie ma absolutnie żadnej nagrody. Dobrze, moi drodzy, pół godzinki minęło. Tyle właśnie mniej więcej chciałem poświęcić na to, żeby wyżalić się na temat UFC 24. Dla mnie to jest nieszczęśliwy twór i ja tylko mogę trzymać kciuki za to, że będzie lepiej. W 25, chociaż nie, nie łudzę się, bo i, i dalej nie ma konkurencji żadnej. Wiem, że tam y, wiem, że tam mm, się y, 2K przymierza, żeby FIFE zrobić, ale to nie wiadomo, czy to się czy to dojdzie, bo to niby miało być dopiero w 2025. Y, nie wiem czy nie 6 nawet. Goals, też taka jest produkcja, możecie sobie zobaczyć, pisać w Google. Jest też w trakcie prealfy, więc też na razie szybko się tego nie doczekamy, ale projekt wygląda obiecująco, moi drodzy, bo to tworzą gracze i pomimo tego, że to wszystko wygląda kanciato na razie sztywno i tak dalej, to spokojnie to jest wersja prealfa. To nawet nie jest wersja alfa, żeby ją testować, ale gracze dają feedback i. To może być taki Fortnite wśród piłki nożnej i nie wiem, czy to jest złe, złe porównanie, patrząc na to, jak się Fortnite rozwija i jeżeli dbają o to gracze, po prostu miłośnicy piłki nożnej, to wydaje mi się, że jesteśmy w dobrych rękach. UFL, nie wiem na co stać ten projekt, szczerze po gameplayach trochę mam mieszane uczucia, co do tego nie wiem w ogóle też kiedy to wyjdzie, także jej dalej nie ma konkurencji i jej dalej będzie... Jak wycisnąć nas Mamonę? Aha, no bo pamiętajcie w ogóle, bo nie wiem, czy dostaliście też informacje, Tak jak na przykład korzystacie z Jej Play, z Jej Playa, to przygotujcie się na podwyżkę od 10 maja, ponieważ nasze kochane EA, patrz na to, że jest nienasycone z tymi paczkami za 4000 w każdej grze, kurwa, wirtualnej waluty, za które trzeba wydać pieniądze. To jeszcze podnoszę abonament. I teraz, jak macie abonament Ultimate. Za 59,90 Tak teraz będziecie musieli zapłacić 85 zł miesięcznie. Dzięki, dzięki, jej. dzięki, że mnie wynagradzacie za to, że od 4 lat regularnie opłacam wasz y, miesięczny abonament i play. To... zajebiście. Dziękuję. To jest kolejny strzał w pysk, kurwa, od, od was. Gratulacje. Dziękuję bardzo. No, i to tyle tego starczego narzekania. Poruszyłem temat gameplayu, poruszyłem temat kariery i poruszyłem ten temat Ultimate Team jako całości. Także moi drodzy, piszcie śmiało w komentarzach, chcę poczytać Wasze opinie. Naprawdę, chcę poczytać Wasze opinie na temat tegorocznej odsłony EAFC, FIFA, EAFC, po prostu tego nieszczęsnego produktu od EA Sports. I piszcie też również, jakie zmiany w trybie kariery według Was są potrzebne. I na pewno najlepszy pomysł, może nawet najlepsze dwa pomysły. Uwzględnie w moim materiale. Także klasycznie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnego materiału. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i ja się zaim żegnam. Na razie do zobaczenia i cześć!